Orlen otrzymał najwyższe dofinansowanie w historii projektów wodorowych bezpośrednio z programu europejskiego Connecting Europe Facilities. Jest to dofinansowanie bezzwrotne na poziomie 62 milionów euro na budowę 16 stacji tankowania wodoru oraz jednego źródła produkcji wodoru w postaci elektrolizera 5 MW zlokalizowanego w Szczecinie. Warto zaznaczyć, że to już jest trzeci etap projektu Clean Cities, który właśnie koncentrował się na budowie infrastruktury tankowania wodoru i źródeł wytwarzania wodoru w postaci hubów wodorowych. Dzięki temu, że pierwsze dwie fazy zrealizowaliśmy z powodzeniem, bo już dzisiaj funkcjonuje stacja w Poznaniu, która tankuje 25 autobusów wodorowych. Rozpoczęliśmy testy na stacji w Katowicach. Jesteśmy na etapie oddawania hubu wodorowego we Wrocławku i pierwszych testów rozruchowych, mechanicznych. Tym zbudowaliśmy sobie wcześniej wiarygodność w Komisji Europejskiej, w ciałach decyzyjnych, które przyznawały środki na dofinansowanie. Dzisiaj możemy pochwalić się, że ten projekt uzyskał największą dotację w historii projektów wodorowych.